Minął rok od potężnej nawałnicy, która przetoczyła się przez kraj. Najwięcej budynków zniszczyła w województwie kujawsko-pomorskim. Wielu mieszkańców regionu straciło wtedy dorobek życia. Część podniosło się z ruin, ale są też poszkodowani, którzy nadal potrzebują wsparcia. Tuż po nawałnicy cała Polska ruszyła na pomoc. Do poszkodowanych trafiały dary z odległych zakątków kraju. Czasami to była maskotka dla dziecka, kiedy indziej tir materiałów budowlanych. Do regionu przyjechało tysiące wolontariuszy, którzy oferowali ręce gotowe do pracy. Niektórzy bardziej niż ich fizycznej siły potrzebowali wsparcia psychicznego. Psychika też człowieka bardzo ucierpiała na tym i dzieciaki tak, a jeżeli widzi się drugiego człowieka, który chce pomóc, który wyciąga do ciebie rękę, można się podnieść, nie? Można w jakiś sposób czuje się człowiek tak, że da radę. Ta tragedia pokazała ogromną wrażliwość ludzką i chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Dzięki wyciągniętym dłoniom część poszkodowanych stanęła już na nogi, ale są też osoby, które nadal potrzebują wsparcia. Minął rok, no dużo ludzi zapomniało, dużo ludzi nie zapomni nigdy. Ludzie, którzy stracili cały dobytek swojego życia, długo będą o tym pamiętać, pewnie do końca życia. My ucierpieliśmy, podnosimy się cały czas i wiele ludzi tak samo się podnosi jak my. Rządowa pomoc i odszkodowania nie zawsze pokrywają koszty odbudowy. Z ruin podnosi się ciągle m.in. rodzina z Rogalina. Zaczęli od budynków gospodarczych, bo inaczej zostaliby bez środków do życia. Mieszkają w kontenerze, w sumie 7 osób, w tym kilkumiesięczne dziecko. Wiosną mieli wyremontować uszkodzony przez wichurę dom. 23 kwietnia tego roku została przeprowadzona ekspertyza ponowna budynku mieszkalnego i okazało się, że przez wzgląd na uszkodzenia, które były już wtedy i powielenie ich przez, powiedzmy, warunki zimą, budynek nie nadaje się do remontu i zostaje wyłączony z dniem 23 kwietnia z użytkowania i przeznaczony do rozbiórki. Budowa nowego domu to koszt, który ich przerasta. Takich rodzin jest więcej. Od pierwszych dni po nawałnicy pomaga im m.in. Fundacja Zawierucha. Na chwilę obecną mieszkańcy naszych terenów najbardziej potrzebują fachowców, materiałów budowlanych, pomocy finansowej, jeżeli nie ma możliwości przewozu tych materiałów. Również, bo na miejscu możemy to kupić. No jeszcze jest potrzeba dużo pomocy i wielu, wielu lat odbudowywania. Ale są pełni nadziei, że się uda, bo choć przez żywioł stracili to, co materialne, w zamian zyskali wiarę w drugiego człowieka, bezinteresowną pomoc, wsparcie zupełnie obcych osób. Wtedy obcych, dziś już przyjaciół. Rogalin, Marta Jastrzębska.